Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Katarzyna Kędzierska i zapraszam do wysłuchania mojego podcastu Sztuka prostego życia. Opowiem w nim o upraszczaniu życia w jego najróżniejszych, najpiękniejszych i wielobarwnych aspektach. Podobnie jak Leonardo Da Vinci mocno wierzę, że prostota jest szczytem wyrafinowania. Kocham dzielić się wiedzą i doświadczeniami, dlatego od lat prowadzę SimplicityPL. Największy polski blog o minimalizmie oraz jestem autorką książki Chcieć mniej Minimalizm w praktyce. W dzisiejszym pierwszym odcinku podcastu chciałabym Was zaprosić do nowej serii. Serii, którą zatytułowałam Nieoczywiste książki o minimalizmie. I tak, bohaterką pierwszego odcinka w ramach serii będzie książka pani profesor Małgorzaty Górnik duroze Książka nazywa się Psychologiczne aspekty posiadania między instrumentalnością a społeczną użytecznością dóbr materialnych. Brzmi bardzo naukowo, ale i zapewniam Was, że bardzo intrygująco. Czy jesteśmy biologicznie wyposażeni w instynkt posiadania? Jakie znaczenie mają dla nas rzeczy w toku życia, począwszy od bycia niemowlęciem aż po schyłek i starość? Czy materialiści są szczęśliwi? A minimaliści dla odmiany, czy są być może szczęśliwsi? I do czego tak naprawdę są nam potrzebne dobra materialne? Dzisiaj będę o tym mówić i wyjątkowo nie będę się posiłkować ani swoim doświadczeniem, ani doświadczeniem moich bliskich, ale bardzo rzetelnym naukowym materiałem. Książkę Psychologiczne Aspekty Posiadania natrafiłam bardzo dawno temu, w chwili kiedy robiłam research do swojej własnej książki, byłam bardzo ciekawa, czy poza pozycjami czysto poradnikowymi, które są dostępne na rynku, są dostępne również książki bardziej naukowe. Gdy myślimy sobie albo pytamy kogoś o książki o minimalizmie, no to pierwsze i naturalne skojarzenie to są oczywiście poradniki. Te amerykańskie, czyli Laube Bauta, czy Dominique Loro, które pokazują minimalizm z różnych perspektyw, ale wciąż jest to światopogląd mocno ugruntowany w indywidualnych doświadczeniach autora. Nie ma w tym Oczywiście nic złego, sama też taką książkę popełniłam, natomiast e, intrygowało mnie bardzo mocno, czy są naukowe, czy to psychologiczne, czy socjologiczne podstawy tego typu światopoglądu, którego sama jestem w pewnym sensie przedstawicielem. Książka psychologiczne, aspekty posiadania, pani profesor Duroze to pozycja. Dość wiekowa, bym powiedziała, bo została wydana w 2002 roku nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego i nie jest już w wersji papierowej. A o elektronicznej mi nie wiadomo, dostępny nakład tej książki. Mój egzemplarz jest starutki i udało mi się go kupić gdzieś na rynku wtórnym na Allegro. I przyznam szczerze, że w momencie, kiedy zaczęłam czytać tę książkę, to niesamowicie mnie ona wciągnęła, ponieważ zagadnienia są bardzo szerokie, ale i też, no nie wszystkie, ale część bardzo wnikliwie potraktowana. Psychologia społeczna stara się wyjaśnić zachowanie ludzi w możliwie szerokim układzie relacji społecznych. Pośród innych ludzi. Bada zatem interakcje, w jakie uwikłane są jednostki, grupy, instytucje czy społeczności. Nacisk położony na osoby lub grupy ludzi odsuwa jednakże w cień jeszcze jednego aktywnego uczestnika tychże relacji, niejako szarą eminencję codziennych kontaktów społecznych czyli rzecz, przedmiot materialny. Posługując się goffmanowską metaforą teatru życia codziennego, możemy stwierdzić, że Eksponując aktorów i odkrywane przez nich role, współczesna psychologia społeczna zapomina o rekwizytach, które przecież w przedstawieniu teatralnym grają prawie na równi z aktorami. Rzeczy materialne, gromadzone, posiadane i cenione przez ludzi stanowią nieodłączny element ich życia. Zapełniają przestrzeń, w jakiej ludzie się poruszają, pomagają im zorganizować życie, skonkretyzować tak, no niejako abstrakcyjne pojęcie jak dom, rodzina, szczęście – czy sukces? Umożliwiają nam wykonywanie codziennych czynności, stają się pośrednikami w kontaktach z innymi, sprawiają wreszcie przyjemność samą swoją obecnością. Niektórzy mówią, że jest ich za dużo w życiu człowieka, inni, że wręcz przeciwnie na obecnym poziomie rozwoju technologicznego będzie ich jeszcze więcej i staną się jeszcze bardziej niezbędne niż dotychczas były w naszym życiu. To fragment wprowadzenia książki Psychologiczne Aspekty Posiadania. Zastanawiałam się bardzo intensywnie, w jaki sposób przedstawić Wam treść, która jest ogromnie szeroka i postanowiłam, że skupię się tym razem na kilku aspektach dosłownie. Przede wszystkim, Coś, co mnie absolutnie fascynuje, czyli czy jesteśmy biologicznie wyposażeni w swojego rodzaju instykt posiadania, czyli czy jest to dla nas biologicznie naturalne, czy też wyuczyliśmy się tego w toku ewolucji, czyli w toku ewolucji naszych stosunków społecznych. Po drugie, jakie znaczenie mają rzeczy w toku życia? Czy się to zmienia? Naturalne, że się to zmienia, ale w jaki sposób się to zmienia? Poza tym, czy materialiści są szczęśliwi? I czy minimaliści, do których sama się zaliczam i zapewne część z Was słuchających, są równie szczęśliwi, bardziej szczęśliwi, czy może zupełnie nie ma to znaczenia? Na koniec chciałabym spróbować odpowiedzieć na pytanie przy pomocy pani profesor Durose, do czego tak naprawdę są nam potrzebne dobra materialne. Okazuje się, że naukowcy są bardzo przywiązani do myśli, że instynkt posiadania jest w człowieku biologicznie uwarunkowany. Czyli nieważne, czego się nauczymy, nieważne, co zrobimy w toku życia, to jest jeden z naszych instynktów, jak na przykład instynkt ucieczki w obliczu zagrożenia. I teraz tak, naukowcy wywodzili istnienie instynktu posiadania z trojekiego rodzaju dowodów. Pierwszym dowodem i źródłem jest antropologia porównawcza, czyli sprawdzano różne kultury i społeczności i szukano podobnych form zachowań związanych z gromadzeniem dóbr, dysponowaniem nimi, generalnie z gromadzeniem rzeczy. Drugie źródło stanowić miały badania zachowań dzieci, a właściwie to niemowląt i dzieci czyli jeszcze nieobarczone społecznym, zachowanie nieobarczone społecznym kontekstem. Trzecie źródło wywodzono z, z tak zwanej socjobiologii, czyli poszukując pewnych związków pomiędzy zachowaniami zwierząt i ludzi oraz genetycznymi mechanizmami leżącymi u podłoża gromadzenia rzeczy. Dość trudne, ale i fascynujące. Pierwszym źródłem była tak zwana antropologia porównawcza i okazało się, że chociaż jest to źródło bardzo bogate w informacje, to jednak niewiele one dają, dlatego że najróżniejsze kultury okazywały się mieć no, bardzo różne podejście do posiadania rzeczy, czy też do dystrybucji tych rzeczy, i z jednej strony były to kultury czy społeczeństwa nastawione dość materialistycznie. Z drugiej strony okazywało się, że równie wiele jest społeczeństw, które są zorientowane na tak zwane dobra wspólne. Finalnie okazało się, że naprawdę bardzo trudno znaleźć jakikolwiek wspólny mianownik, aczkolwiek niektóre zachowania wynotowane w niektórych społecznościach okazały się niezwykle ciekawe. I tutaj mamy na przykład do czynienia z takim stosunkiem do własności, jaki charakteryzuje na przykład społeczność Eskimosów i Halmiut. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. Potrzeba, to potrzeba decyduje o tym, kto używa danego przedmiotu, a nie zaś formalne posiadanie go, czyli jest pewna pula przedmiotów, które są dostępne w ramach społeczności, i dany przedmiot należy do tego, kto go aktualnie potrzebuje, a nie do tej osoby, która go Posiada według takich, takiej definicji własności czy posiadania, z jaką intuicyjnie mamy do, do czynienia. Na przykład, wśród opisywanych przez Bronisława Malinowskiego triobrandczyków obserwowano zachowanie związane z wymianą dóbr nie mających żadnej funkcji przystosowawczej, czyli na przykład muszle kolorowe naszyjniki na dodatek i to mnie e, intryguje absolutnie najbardziej. To nie gromadzenie, ale raczej rozdawanie dóbr było wyznacznikiem pozycji społecznej i podstawą sprawowania władzy. Zazwyczaj potlaczu polegał na obdarowywaniu swoich gości ogromną ilością dóbr i ostentacyjnym niszczeniu pozostałości. Trzeba przyznać, że jest to zachowanie, przynajmniej z biologicznego punktu widzenia, kompletnie bezsensowne. Kolejnym dowodem, który miał uzasadniać biologiczne uwarunkowanie instynktu posiadania, były badania prowadzone na dzieciach. To znaczy sprawdzano, czy dzieci, które nie są jeszcze obarczone całym spektrum społecznych zachowań, wykazują konkretne i powtarzalne w różnych społecznościach podejście do posiadania najróżniejszych rzeczy. Ja oczywiście, że pamiętam e, czasy mojego dzieciństwa, tego świadomego oczywiście, kiedy kolekcjonowaliśmy, Naklejki z Kaczora Donalda, jeśli dobrze pamiętam, bądź z gumy Turbo. Później zbierało się pokemony, i to, jest, i to są zachowania, które moja pamięć złotej rybki z dzieciństwa jest w stanie wyciągnąć. Myślę, że gdybym zapytała mojej mamy, to byłaby w stanie podać jeszcze kilka innych przykładów kolekcjonowania w dzieciństwie. I teraz, jak to wygląda z naukowego punktu widzenia? Otóż e, są badania jeszcze z początku XX wieku, które koncentrowały się właśnie na zjawisku kolekcjonowania różnych przedmiotów i wykazały, że zdecydowana większość badanych dzieci, i to 80-90%, posiadała różnego rodzaju e, kolekcje. Ale 30 lat później przeprowadzono identyczne badania i okazało się, że kolekcjonowanie przedmiotów fascynowało już tylko 10%. Dzieci. I to jest naprawdę ogromna różnica 90, 80 versus y, 10. I to Sprawiło, że naukowcy stwierdzili, że no nie, nie możemy w ten sposób przynajmniej uzasadniać biologicznego istnienia instynktu posiadania, ponieważ ta dysproporcja pokazuje, że to raczej są pewne uwarunkowania społeczne, które powodują, że dzieci albo chcą kolekcjonować pewne rzeczy, albo właśnie kolekcjonować ich nie chcą. Ciekawostką, znalazłam też pewną ciekawostkę, jest to, że według naszego przekonania. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dzieci mają większą tendencję do e, kolekcjonowania e, miękkich i puszystych e, zabawek, czyli pewnego rodzaju przytulanek. Pewnie każdy z nas taką przytulankę w dzieciństwie miał, ale okazało się, że takie zachowanie jest charakterystyczne tylko i wyłącznie dla dzieci z krajów zachodnich. E, okazuje się, że dzieci z rolniczych obszarów Turcji, ale też południa Włoch, Indii, Gabonu, Japonii czy Izraela nie mają tego typu puszystych przyjaciół. To w dużej mierze pokazuje, że tego typu podejście do rzeczy już w dzieciństwie jest bardzo mocno uwarunkowane społecznie, a nie wynika z pewnego rodzaju biologicznych uwarunkowań, które mamy w swoim genomie. Ostatnie źródło. Ostatni dowód, który miałby potwierdzać, że jesteśmy biologicznie uwarunkowani na posiadanie, to dowód wyciągnięty niemalże z naszego genomu, właśnie. Czyli niektórzy naukowcy stwierdzili, że człowiek jest bardzo prosty w gruncie rzeczy w obsłudze czyli całe nasze istnienie nastawione jest na reprodukcję, czyli na replikację własnego genomu. I wszystkie rzeczy, które gromadzimy w toku życia, mają służyć właśnie tejże reprodukcji. Jest to bardzo prosta i bardzo przemawiająca zapewne do umysłu teoria. Natomiast jest bardzo prosty dowód, który kompletnie zaprzecza jej istnieniu. Na przykład obdarowywanie się prezentami. Oczywiście nie mówimy tutaj o takim celowym obdarowaniu się prezentami, bo to też ma swoje drugie dno. Czyli gdy chcemy skorzystać z zasady, z zasady wzajemności, dajemy coś komuś, aby jakąś korzyść uzyskać poprzez to, tylko o takim szczerym i bezinteresownym obdarowywaniu się rzeczami. Ten zwyczaj, a także na przykład zwyczaj, o którym wspominałam wcześniej w kulturze potlaczu, czyli to. Um, o zamożności, opozycji i o władzy stanowi właśnie pozbywanie się rzeczy i niszczenie pozostałości, jakby w zupełności zaprzecza tej prostej teorii, według której jesteśmy bezpośrednio zaprogramowani na reprodukcję i posiadanie jako instynkt również temu ma służyć. Czy zastanawialiście się kiedyś, jakie podejście do rzeczy mieliście w różnych fazach swojego życia? Nie mówię tutaj tylko o tym dorosłym życiu, ale też o cofnięciu się trochę pamięcią do tych najwcześniejszych lat dzieciństwa. Fascynujące jest to, że rzeczy odgrywają przecież ogromną rolę w rozwoju dziecka. Rozwój umysłowy, rozwój społeczny w istotnej mierze jest wspierany właśnie poprzez przedmioty, i one pełnią w toku życia bardzo zróżnicowaną rolę. I teraz podkreśla się, że w toku rozwoju dziecka niektóre przedmioty pełnią przede wszystkim funkcję pewnego rodzaju moderatora emocji, zwłaszcza w obliczu stresu lub chwilowej samotności. Taką rolę pełnią na przykład przytulanki. Ale dzieci nie porzucają wcale swoich przytulanek po wyodrębnieniu się od matki jako już rosnącej indywidualności. Ciągle jej przecież potrzebujemy, ale. Nie do końca jako moderatora emocji, ale w celu zapewnienia sobie pewnego e, komfortu. Dla starszych dzieci istotne znaczenie mają zabawki i sprzęt sportowy, a powodem nadawania im ważności jest po pierwsze przyjemność, ale po drugie fakt, że umożliwiają one po prostu pożądaną e, aktywność. Ta związana z aktywnością dziecka ważność pewnych przedmiotów e, odzwierciedla ich potrzebę kompetencji i sprawstwa. To nie ja, to profesor e, Duroze. Aktywność, którą wspierają przedmioty, zapewnia swoistą informację zwrotną i umożliwia dokonywanie pozytywnych samoocen. Wiek dojrzewania również rządzi się absolutnie swoimi prawami. Oczywiście nastolatkowie cenią sobie przedmioty ze względu na umożliwianie im aktywności, w tym aktywności fizycznej, czy realizowanie pewnych zdolności, spędzanie czasu itd., ale w przypadku nastolatków te preferencje w zakresie otaczania się określonymi rzeczami wiążą się również z procesem separacji, indywidualizacji i pomagają wyklarować granice no już swojej e, rosnącej indywidualności. E, zapewniają poczucie wolności, poczucie samoskuteczności też i przede wszystkim pomagają w określeniu e, samego siebie, co oczywiście przekłada się na poczucie bezpieczeństwa. Myślę, że gdy cofniemy się pamięcią do lat swojego buntu być może nastoletniego, to tego typu naukowe czy górnolotne sformułowania nagle staną się dużo bardziej oczywiste, no i dużo prostsze. Wraz z wiekiem i nabywaną stabilizacją życiową wśród oczywiście osób dorosłych Okazuje się, że najbardziej cenne stają się przedmioty, które dokumentują nasze osiągnięcia, nasze doświadczenia i kontakty z innymi ludźmi. Niesamowite jest to, że to jest już pierwszy moment, w którym nacisk z przyszłości położony jest na przeszłość. Im jesteśmy starsi, tym jest to bardziej widoczne. W momencie, kiedy zaczynamy się starzeć, zaczynamy Tracić sobie swoje zwyczajowe wyznaczniki tożsamości, czyli na przykład zawód, jeśli przejdziemy na emeryturę, w naturalny sposób zawęża się krąg naszych znajomych, czyli kontaktów społecznych, następuje utrata fizycznej sprawności. I w tym momencie, w sposób naturalny, nasza uwaga jest przekierowywana z pewnego rodzaju doświadczeń na rzeczy, którymi się otaczamy. I nacisk wśród tych rzeczy kładziony jest właśnie na pamiątki, czyli pewnego rodzaju znaczniki, dowody naszej aktywności w przeszłości. I takie bardzo utylitarne podejście do rzeczy, które charakteryzuje dzieci, nastolatków, czy też osoby dojrzałe, dorosłe, przechodzi w pewnego rodzaju nostalgię i sentyment. I jest to zbadany powód, właśnie, dla którego osoby starsze. No są tak oporne, jeśli chodzi o pozbywanie się otaczających ich przedmiotów. Przyznam szczerze, że sama z pewnego rodzaju ciekawością obserwuję swoje wybory i, i to, jak na przestrzeni lat zmienia się moje podejście do przedmiotów, do, do ich posiadania czy też do ich gromadzenia. Jestem naprawdę ogromnie ciekawa, w jaki sposób będzie się to zmieniać na dalszej przestrzeni lat, aż do mojej starości. W chwili obecnej, rzeczywiście, w 36 roku mojego życia trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której um, zacznę nałogowo i sentymentalnie gromadzić wokół siebie swoje rzeczy. Pisałam o tym kiedyś na blogu, że ja do sentymentalnych osób zdecydowanie nie należę, um, ale ciekawa jestem, czy to się być może zmieni? Nie wiem. Trzeci temat, który bardzo um, zaciekawił mnie w toku czytania książki, psychologiczne aspekty posiadania, to temat związany z materializmem. Mianowicie, czy materialiści są szczęśliwi? Myślę, że powinnam wyjść od definicji materializmu, a przynajmniej od jednej z definicji materializmu, ponieważ naukowcy się spierają, jednak myślę, że ta jest najbardziej um, celna. Według niej, materializm obejmuje trzy istotne, powiązane ze sobą zjawiska. Pierwsze z nich to pewnego rodzaju centralność posiadania, czyli rzeczy, ich zdobywanie, zajmuje absolutnie wyróżnione miejsce w życiu człowieka, który jest materialistą. Kolejne zjawisko odnosi się do traktowania posiadania jako najważniejszego, czy też jedynego źródła szczęścia. Dobre materialne są postrzegane jako konieczne do osiągnięcia satysfakcji i dobrostanu. W końcu. Również sukces i osiągnięcia życiowe są definiowane głównie poprzez posiadanie dóbr y, materialnych. Pytanie, czy dobrobyt materialny daje szczęście, zajmowało już głowy naprawdę tęgich y, naukowców i. Mamy, niesamowite, że mamy ogromną literaturę naukową, która potwierdza przysłowie, czy też powiedzenie, że pieniądze szczęścia nie dają. To oczywiście nie jest do końca aż tak proste, ponieważ pieniądze dają nam szczęście, ale do pewnego momentu. To jest w uproszczonej formie powiązane z piramidą potrzeb Maslowa. Mianowicie do pewnego momentu, gdy zaspokajamy nasze podstawowe potrzeby, to pieniądze wspomagają to zaspokajanie potrzeb, i oczywiście w tym sensie dają nam szczęście czy też dobrobyt. Natomiast naprawdę liczne badania pokazują, że po przekroczeniu tej pewnej magicznej granicy, jeśli będziemy prowadzić coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, to absolutnie nie będzie miało to wpływu na nasze wewnętrzne poczucie szczęśliwości czy też dobrobytu, a nawet wręcz przeciwnie. Badania pokazują, że osoby, które stawiają sukces finansowy w centrum swoich celów życiowych, przejawiają niższy poziom dobrostanu i samorealizacji, czyli szczęścia, a wyższy poziom depresji i lęku niż inni. Materialiści po dokonaniu zakupu, zamiast doświadczać pozytywnych emocji w związku z nabytkiem, jeszcze przez kilka tygodni przeżywają złość, rozczarowanie i poczucie winy. Uzależnienie od posiadania powoduje, że nabycie każdej nowej rzeczy staje się źródłem przyjemności, ale równocześnie pociąga za sobą doświadczenie depresji i rozpaczy. Po przeczytaniu tych wniosków naukowych zaczęłam się zastanawiać: a co z minimalistami? Czy sytuacja, w której Dobrobyt materialny nie powoduje szczęścia, a wręcz przeciwnie wzbudza lęk czy depresję. Potwierdza teorię, że minimaliści, wyzbyci tej chęci posiadania, z automatu stają się szczęśliwsi? Niestety pani profesor Duroze nie, nie przedstawia odpowiedzi na to pytanie. Wręcz powiedziałabym, że tego typu podejście do życia jakim jest minimalizm, czy też narzędzie jakim jest minimalizm nie... Nie pojawiło się wtedy w 2002 roku w, w sferze badań ani społecznych, ani psychologicznych. Ogromnie jestem ciekawa, czy teraz, 15 lat później, zakres tych badań byłby poszerzony? Być może, nie wiem. W każdym razie uważam, że jeśli traktujemy minimalizm jako narzędzie, nie jako styl życia czyli narzędzie, które pozwala nam Zbudować świadomość, dotrzeć do naszych wartości, uświadomić sobie, jakim jesteśmy człowiekiem i czego w życiu e, chcemy, o tych wartościach i o tym, co mnie osobiście dał minimalizm, mówiłam w poprzednim odcinku podcastu. Jeśli Podejdziemy do tego w ten sposób, to naturalną konkluzją będzie to, że nie ma znaczenia, czy jesteśmy materialistami, czy minimalistami. Każde uzależnienie, każda fiksacja na temat liczby posiadanych rzeczy będzie nas od tego szczęścia oddalać. Więc, jeśli faktycznie wyzbędziemy się od pewnego momentu tej żądzy posiadania, to być może. Nie, na pewno nie jest to coś, co zagwarantuje nam szczęście, ale jestem przekonana, że znacząco nas do tego przybliży. Na koniec pozostaje kluczowe pytanie: co do czego są nam w sumie potrzebne dobra materialne? I tu chciałabym oddać głos właśnie profesor Duroze. Dobra materialne są potrzebne człowiekowi po to, aby mógł przetrwać w świecie wypełnionym rzeczami, które w coraz większym stopniu stają się jego naturalnym środowiskiem. To przetrwanie już dawno wyszło poza granice fizycznego zaspokojenia i zabezpieczenia przynajmniej w krajach i środowiskach, które nie borykają się ze skrajnym niedostatkiem i brakiem środków na to, by partycypować w globalnym festiwalu konsumpcji. Nie ma powrotu do świata bez rzeczy. Nawet ludzie którzy decydują się wycofać z głównego nurtu życia społecznego i ekonomicznego w swych pozornie oddalonych od cywilizacji domach, instalują przecież komputery z dostępem do internetu, nie mówiąc już o sprzęcie ułatwiającym wykonywanie codziennych czynności, takich jak pranie czy przyrządzanie posiłków. Czy we współczesnym świecie istnieje jednak jakakolwiek alternatywa konsumpcji? Kultura konsumpcji z jej ekonomicznymi korzeniami prawdopodobnie takiej alternatywy nie ma. Nadmiar wyprodukowanych dóbr, usług i symboli musi zostać skonsumowany, by zrobić miejsce dla następnych i utrzymać przy życiu cały konsumpcyjny przemysł. Czy jednak nie ma alternatywy kultury konsumpcji, patrząc na problem z psychologicznej perspektywy? Wydaje się, że indywidualistyczne ja dojrzewając mogłoby ewoluować w stronę ja wspólnotowego. Które nie rezygnując z autonomii i niezależności, określałoby się poprzez relacje międzyludzkie, a nie posiadane dobra materialne. Czy jednak jest to możliwe w warunkach współczesnych społeczeństw? Pozwolę sobie w niniejszej pracy pozostawić to pytanie bez odpowiedzi. Ja szukam odpowiedzi teraz, po 15 latach. Ciekawa jestem opinii pani profesor w chwili obecnej, natomiast zastanawiam się, na ile na przykład współczesna ekonomia współdzielenia, która rośnie w siłę w przeciągu ostatnich kilku lat, nie stanowi właśnie jednej z alternatyw, o której pisze pani profesor w swojej książce. Nie wiem, czy mamy jeszcze, czy już mamy wystarczająco dużo materiału naukowego, żeby tego typu badania przeprowadzić, natomiast wydaje mi się, że byłoby to naprawdę fascynujące. Dziękuję pięknie za wysłuchanie mojego pierwszego odcinka podcastu Sztuka prostego życia. Mam nadzieję, że nowa seria Nieoczywiste książki o minimalizmie Wam się spodobała. Tradycyjnie ogłaszam, że wszystkie notatki do dzisiejszego podcastu, włącznie z książkami, o których wspominałam, włącznie z wpisami czy tekstami, o których mówiłam, znajdą się na blogu www.simplicite.pl. Dziękuję Ci pięknie za ten wspólnie spędzony dzisiaj czas i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Sztuka Prostego Życia.